Dziś w programie. Jak zwykle awantura, jak zwykle kogoś biją. Jakieś lufy przystawiane do skroni, jakieś wywożenia do lasu. Ja nigdy mniejszych nie biłem. Zawsze wybieram większych hamów, bo zawsze mówię, im większy ham, tym większy huk, jak walnią glebę. Gościem Fan Raportu jest Rafał Jackiewicz, urodzony 17 lutego 1977 roku. Międzynarodowy mistrz Polski, mistrz IBS, mistrz Federacji Boxing Council International, mistrz Federacji EBU. Kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu odcinku Fan Raportu. Marcin Najman, Jacek Lenartowicz i nasz specjalny gość prosto z Mińska Mazowieckiego przyjechał do nas swoim pięknym samochodem. Panie i panowie, bardzo mi jest miło zapowiedzieć w naszym programie aktualnego mistrza Unii Europejskiej w kategorii wagowej półśrednia przed Państwem Rafał Jackiewicz. Cześć kochany, witamy serdecznie. Doczłapał się do nas. Cześć kolega. Tak jak sobie życzyłeś, proszę bardzo. Biała, proszę bardzo, dla ciebie. No to zdrów. Za spotkanie. No to pyknę się w klatkę pysiu. No. Łódka Bors. To jest moc. Ty byłeś bokserem amatorem w... Nie. Nie byłeś, nie bokserowałeś. Nie, od 92 roku. Dobra. Kickboxing do 2002. Ale jak Marcin powiedział, jesteś wojownikiem. Powiedz mi jedną rzecz, jak to jest możliwe, że naród polski to jednak dość wojownicze dusze, prawda? Widać to po ulicach, po dyskotekach, zresztą potem o dyskotekach porozmawiamy. Przede wszystkim na dyskotekach. No właśnie. I powiedz mi, jak to jest możliwe, żeby nikt oprócz naszej jednej Michalczuk nie pojechał na mistrzostwa olimpijskie, rozumiesz, jeśli chodzi o boks. Bo ja mówię o czym innym, oczywiście, że wczoraj przegraliśmy, siatkówka, te inne rzeczy, ale mówię tutaj o boksie. Jak to możliwe, powiedz mi, że wojownicy nie pojechali na boks, rozumiesz, na mistrzostwa olimpijskie, żaden chłopak się nie zakwalifikował. Sam jestem ciekawy, jak ja mam swoją diagnozę na ten temat, ale chciałbym... Ja powiem wam tak, na przykład, no generalnie ja bym nie istniał bez moich trenerów, bez moich promotorów, prawda? No i to jest, można powiedzieć, całość, bo sam zawodnik, to, że jest wojownikiem, że jest kozakiem, że ma talent i się nadaje do takich rzeczy, no to nic nie znaczy tak naprawdę sam. Tak jak się mówi, siła w kupie, tak? Powiedz mi, to jest tak samo, promotor musi być, trener musi być, zaplecze i dopiero tak naprawdę, można powiedzieć, aktor pierwszego planu, czyli zawodnik. Mądre prowadzenie tego zawodnika, bo nawet jak się dobrego zawodnika przygotowanie. Kiedyś Andrzej Gołota walczył z Felixem Savonem. Trener przerwał tą walkę, poddał Andrzeja. Andrzej się nie mógł z tym pogodzić, natomiast z perspektywy czasu wynikało, że to była słuszna decyzja, ponieważ ten Savon nie naruszył go, nie skrzywił mu tej psychiki i później Andrzej się wspaniale rozwijał i to też jest ważne. Zobaczmy, kochani, materiał o wojownikach mamy. Walczyć potrafimy. Myślę, że jesteśmy narodem bardzo walecznym, no ale niestety na igrzyskach te sporty walki, można powiedzieć od 96 roku, czyli od Atlanty, no to troszeczkę kuleją. Nasz wspaniały zapaśnik zdobył brązowy medal, no ale niestety judo, boks nic nie zdobyło. No myślę, że powinniśmy poszukać przyczyn, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że generalnie, jeżeli chodzi o sporty walki, czyli tutaj mówię o dyscyplinach olimpijskich, czyli zapasy judo, boks, mniej ich młodzieży uprawia. U nas w tej chwili jest taki poziom boksu, że zawodnik trochę silny, pokaże mu się pan parę coś, co ma zrobić, wchodzi, jest odważny. I nawet najlepszego technika, jak tam jest trochę tchórzowany, trochę taki filigranowy, to go zajedzie. Co później? W juniorach, gdzieś tam w tych kategoriach młodzieżowych, to jest dobrze. A co dalej? Gdybym ja nie pamiętał lat naszej świetności i tego, co się działo, jak jeszcze ja jeździłem na wielkie imprezy międzynarodowe, to pewnie by mnie tak serce nie bolało. Ale w tej chwili jest straszny ból. Jest straszna rozpacz nawet po tej porażce Karoliny w tym ćwierćfinale olimpijskim. Bieda.
Ja wam coś powiem od razu na początku. Ja nigdy mniejszych nie biłem. Zawsze wybierałem większych chamów, bo zawsze mówiłem, im większy cham, tym większy huk jak walnią glebę. Nie biłem słabszych, nie byłem mniejszych, a tym bardziej uwierzcie mi, że naprawdę jeszcze słabszych broniłem. I tak zawsze było i ja się tego nie wstydzę. Ale, a szczycę się tym, że cały tydzień trenowałem po to, żeby właśnie walczyć później w sobotę. No właśnie, czy to prawda, że jak potem jeździłeś na dyskoteki tam pod Miński koło Bieli, to wszyscy uciekali. Jak wiedzieli, że Jackiewicz przyjechał, to generalnie to taki rumor chodził. Jackiewicz jedzie. I oknami. To znaczy, powiem wam tak, żeby też nie wiadomo z siebie koło nie zrobić, bo też zawsze, jak mówię, zawsze się znajdzie lepszy. Ale tak? Pewnie, ale w tego ci nie znalazł. Ale znaleźli na ciebie cholera w końcu sposób. Dostałeś nożem i to w serce jakieś lufy przystawiane do skroni, jakieś wywożenia do lasów, historię, Rafał, trochę tego się zbierało. Było tego bardzo dużo, ale też to wszystko, tak jak mówię, i to zawsze mówię, właśnie tym się szczycę, że to wszystko ukierunkowało, powiedzmy, mój charakter, jaki dzisiaj jestem i to, że przeżyłem i to, że dzisiaj walczę dalej i pomimo tam wszystkich tych przeżyć, jednak jestem. Czyli co, taka podwójna osobowość, tak? Nie. Z jednej strony dobry wojownik, a wcześniej był taki trochę zły. To znaczy, wojownik. To jest tak, tak? No bo nie, czekaj, ale powiedz, jak mówimy szczerze, bo z tego, co słyszałem, to miałeś taki dość bliski kontakt z tak zwanym szemranym towarzystwem. Troszkę gdzieś... Jakie szemrane? To dobre chłopaki. No, ja wiem, że szemrane. Mówią, że szemrane towarzystwo, to ja mam zaraz na sali. Oni mówili, że to dobre chłopaki. Dobra, a ilu z nich siedzi teraz, albo siedziało? To znaczy, no, większość, nie? Znaczy tak... No, ci najlepsi, powiedzmy, no to ci, którzy się okazali, że są kozakami. To jeszcze się nie tak zwani, nie będziemy tutaj używali brzydkich słów. No, ci niestety do dzisiaj są. Nie bez przyczyny zadałem to pytanie a propos tych kontaktów z tymi tak zwanymi szemranymi, tym półświadkiem, rozumiesz troszkę, bo to znaczy, że do tego wojownika wracamy, że zawodnik, twojego typu, w ogóle zawodnik, musi w sobie mieć coś złobuza. To nie może być takie lelum po lelum, że generalnie wchodzi do obicia, prawda? Musi być, i tylko to jest kwestia tego, jak ukierunkujemy tego człowieka, właśnie. Tak? To znaczy tak, są oczywiście, to nie jest tak, że każdy dobry bokser musi być od razu bandytą i łobuzem, tak? Patrząc na was, naprawdę, ja zawsze mówiłem, zawsze trzeba mieć psychikę i charakter. Ja to zawsze miałem, nigdy nie miałem umiejętności, bo zawsze gdzieś tam trenowałem sam po piwnicach, po garażach, po siedlicach, w remizach. Ja zanim zacząłem trening, to musiałem odgarnąć przez 5 minut śnieg, żeby tam w ogóle wejść, prawda? I to wszystko tak naprawdę wyrabia w człowieku charakter, a umiejętności zawsze przyjdą z czasem. Ja dzisiaj na szczęście jestem, gdzie jestem, w Knockout Promotion z dobrymi trenerami, którzy tak naprawdę wyciągnęli ze mnie to, co najlepsze, tak? I właśnie ten charakter i ta psychika nieraz, zresztą jak widać po walkach, po prostu pomogły. Chłopaki, no bo taka sytuacja, Marcinek, przecież znamy paru chłopaków, którzy siedzieli albo siedzą teraz niestety, poprzez właśnie to, że ta natura wojownika, taka gorącość i kipiel w nich tak buzowała, że miała różne ujścia. No ale... ty się wyładowywałeś akurat na ringu tylko. No a właśnie nie. No właśnie, ale... nie, ja wam powiem tak. Materiał o chłopakach, którzy... No, którzy właśnie. Mike Tyson, Dawid Kostecki, Artur Szpilka. Co łączy tych panów? Boks i kryminalna przeszłość. Każdy z nich wie, jak wygląda życie w świetle Jupiterów, doskonale orientują się także w realiach panujących za więziennym murem. W 2009 roku Szpilka miał stoczyć walkę z Wojciechem Bartnikiem. Podczas ważenia został jednak aresztowany i osadzony w więzieniu. Przygotowany był bardzo dobrze do tej walki z Bartnikiem, poza tym szanował go, bo to ostatni mistrz olimpijski, prawda, Wojtuś? Jesteśmy już przy ważeniu, już wiem, że to jutro się stanie, byłem tak naładowany wszystkim. Po wadze schodzę i policja na ziemię. Jak już go chcieli zatrzymać i zatrzymali, to mogli to zrobić po walce. Pierwszy raz tam całą historię Polski, wszystkie potopy, Krzyżaków, te książki Dana Brauna, no bajka, no nigdy nie czytałem książki na wolności, nie przeczytałem, tam zacząłem czytać. Kłota się zaangażował, bo też miał kiedyś taką sytuację, jak z nim rozmawiałem, że też kiedyś mógł siedzieć, no ale tam jakoś się to poukładało, że dostał ten żelazny list. No i wyszedł z tego. Z kłopotów nie wyszedł z kolei inny pięściarz, Dawid Kostecki. Nie chce mi się jeździć troszkę i bujać się po tych sądach. Wolałbym spędzać czas z dziećmi i trenować, ale już w głowie już mam tak poukładane, że akurat mi to nie przeszkadza. Mogę jeździć i mam jeden cel. Mam cel taki, żeby mnie oczyszczyli właśnie z zarzutów.
i mi się wydaje, że mi się to uda. Nie udało się. Na 10 dni przed walką życia z legendarnym Royem Jonesem Juniorem Kostecki został zatrzymany i skazany na 2,5 roku więzienia za współkierowanie grupą przestępczą. Na 3 lata więzienia za gwałt został z kolei osadzony Mike Tyson, najmłodszy mistrz świata wagi ciężkiej w historii. Tyson nadal utrzymuje, że jest niewinny, przyznaje jednak, że przehulał fortunę. Jestem głupim świrem, przehulałem wszystko. Może i byłem dobrym pięściarzem, ale z kasą nigdy nie umiałem się obchodzić. Ale przynajmniej była dobra zabawa. Czy wielcy mistrzowie w boksie zawsze muszą mieć kłopoty z prawem? Historia pokazuje, że tak. Nie dla każdego jednak pobyt za kratami jest nauczką. Niektórzy po wyjściu nie potrafią już wrócić do wielkiego pięściarstwa. Musimy to też jasno powiedzieć, wiadomo, żeby potem nie było, że to jest reguła, że jak ktoś jest chuliganem i smykiem, to później będzie dobrym zawodnikiem, bo to tak często również nie jest. Nie. Bracia Kliczko, Lennox Lewis, no jest wielu. Ale nie, jest wielu, to oczywiście, tylko po prostu to jest tak. Jeden bazuje na swoim charakterze, tak? Drugi bazuje na swoich umiejętnościach. U jednego, kto ma charakter, zabraknie może kiedyś umiejętności, a u tego, co ma umiejętności, zabraknie charakteru. A to też nie jest reguła, bo też jest trzeci typ zawodnika, który nie ma tego ani tego, a oprawi tych wszystkich. No tak, no bo, tak. Żebyśmy się zrozumieli. Po prostu, kochani, to nie jest to, że my teraz popieramy Bandziorkę, bo to absolutnie dlatego, nie jest prawda. Nie. Chodzi o to, że jaka jest różnica, i ta cienka czerwona linia pomiędzy łobuzowaniem i czy to się przydaje do tego, że w ringu. Powiem wam tak, na przykład ja powiem wam na swoim przykładzie. Jeżeli bym dzisiaj nie był zawodnikiem, żebym nie boksował, nie walczył, ja do dzisiaj prawdopodobnie bym podzielił los moich kolegów, niestety. Albo bym skończył jeszcze gorzej, po prostu, bo z moim właśnie charakterem, z takim, jakim ja byłem, pyskaty, zadziorny, no to niestety, czyli ale bym źle skończył. Dobra terapia. Mnie, tak, oczywiście. Tylko jest tak, tylko teraz powiem wam jedno. To jest bardzo ważne, jak do tego podchodzą rodzice, jak się rodzice wychowają, jak oni, co oni ci włożą do głowy, tak? Bo tak się mówi, czym skorupka za młodu, tak? I to jest prawda na powiedz przykład. Powiedz mi, ja wiem, że nie zdradzaj szczegółów, bo to nie chodzi o to, ale powiedz mi a propos tego pistoletu. Mam szybką sytuację. Bo to była sytuacja. Jak zwykle awantura, jak zwykle kogoś biją, jak zwykle ja się wtrącam, bo ja muszę ze wszystkimi walczyć. Bronię kolegę, chłopak, który akurat tam z kolegami lali innego, przystawiał mi pistolet do głowy. No, byłem na tyle pijany, że wiem. Weź, wypierdziela mi z tym, tak? Przystawił mi do kolana. Dopiero się przestraszyłem. Nie wiedziałem, że tam nie palnie mnie przecież w przejściu na dyskotece, prawda? No, ale kolana się przestraszyłem. Mówię, no bo jak ja będę później kopał? Ja wtedy byłem kickboxerem. I po prostu no, była sytuacja. No. Zaczęli mi okładać, nie pamiętam ilu, 3-4. Był zbicie, był blok, był unik. I oni po minucie, po 30 sekundach powiedzieli, o, dobry jesteś. Dobra, darujemy ci. Ale nie wpierdziela się więcej. A ja powiedziałem, no wiecie, chłopaki, to mój kolega był. Dobra, idź już. Powiedz mi, a ja teraz, bo już słyszeliśmy tę historię, ale jeszcze raz dla naszego programu powiedz nam z tym nożem w sercu, bo to jest nieprawdopodobne. Różne historie chodziły. Różnie mówią, że Jaskiewicz miał 8 noży w sercu. Nie, no to wiedzmy, że wrócił się, jak się golił. No właśnie, jak to było? Była dyskoteka, znowu zabawa była? Powiem wam tak, 2002 rok, pierwszy urodziny mego syna, dyskoteka, zabawa, oczywiście techno. Białe rękawiczki, gwizdki. Dobra. No i jak zwykle standard. Wszystko, co się z tym wiąże. Czyli Ham mnie zaczepia, tak, mówię, Maola, coś tam, dostaje tam 3 strzały, tam później się okazało, tam chyba ząb wybity, czy 2, tam coś, jakieś pogłoski były. Tam, detale tam. Tak, milicja znalazła. No i Ham zostaje oprawiony, ja sobie idę, siadam sobie do samochodu, tam coś tam miałem załatwić, zrobiłem coś, prawda, wychodzę. I tak mówię, a dawno nikomu w zęby nie dałem, nie? No to mówię, to jeszcze go trzepnę. I Ham, nie, bo wracałem na dyskotekę, bo on stał po drodze, czyli, do samochodu mojego. Wybiłeś mu zęby. Wszedłeś do samochodu, pomyślałeś, nie, za mało mu zębów wybiłem. Nie, jak wracałem, to się stało. I to jest moja wina. I później to się stało, to już jest tylko moja głupota, moja wina, bo jak ja bym sobie poszedł, to by się pewnie nic nie stało. No ale mówię sobie, kopnę sobie Hama jeszcze, nie? No bo tak bym zaczepił mnie. No to kopnąłem sobie go jeszcze, oczywiście jak stał. Ja nie kopałem, nigdy leżał. No jeszcze wstałem nad nim i mówię, no i co chłopaku, źle trafiłeś, nie? Ten niestety wstał z nożem, mówię, jeszcze po co ci ten nóż, wyrzuć go, nie? Dostałem kosę, mówię, poczułem się, jak mnie ciężarówka uderzyła. Nigdy mnie ciężarówka nie walnęła, ale tak sobie to od razu wyobraziłem. Gonił mnie jeszcze ze 100 metrów, jeszcze wokół garaży, jeszcze biegłem. Dopiero jak podbiegłem z potem na dyskotekę, dopiero on tam gdzieś zniknął, ja zemdlałem, obudziłem się na drugi dzień.
szpitalach mi respirator z ust wyjmowali i po prostu wybudzali mnie. I pamiętam tylko jeszcze jedną rozmowę, od razu jak przyszedł milicjant z prokuratorem, żeby mnie przesłuchać, bo to była sprawa o usiłowanie zabójstwa i zapytali się, czy wiem, kto to jest, nie? Czy wiem, kto to zrobił. No, nie? No i powiedziałem im, że wiem. I oni oczywiście już no nie mów, czekali, ale, ale nie, powiem. Nie, nie ale, reszta, ale to bardzo ciekawe. Reszta po przerwie. Mówiliśmy o tym, kochani, jak to było z tą przygodą, niestety, z nożem w sercu. Ja powiem, co powiedziałem, ale nie powiedziałem, kto to był. Ja powiedziałem tylko, kto to był, ale to nie był ten. Wiecie, o co chodzi, nie?